Cześć, tu Lenusia Czarusia. Dzisiaj Barbie będą się kłócić o Kena, bo Ken jest tylko jeden i musi jedną żonę wybrać. Cześć, jestem Ken. Ciekawy, którą dziewczynę mam wybrać z tych lasek. A teraz wam pokażę wszystkie Barbie. Ciekawy, którą wybierze Ken. Cześć, ja mam na imię Kasia, zajmuję się akrobatyką. Widzicie, mam taki ładny strój, mam też koło takie i będę ćwiczyła na kole. Dobra, to ja wam już teraz pokażę. Mi w tym dobrze idzie. Czasem spadam, jak się uczę, ale zawsze mam matę. Bo jak spadam, to mogę dostać kontuzji. Dużo razy mi się to zdarza, więc trzeba uważać. Mówię wam. Koło jest bardzo trudne dla dziewczyn. No, znaczy nie dla wszystkich dziewczyn, ale dla mnie jest trochę też trudne. Mam na imię Ela, zajmuję się konikami. Daję im dużo jedzenia. No nie, że dużo jedzenia, żeby były grube, tylko daję im jedzenie. Powiem wam, jakie jedzenie im dawać. Konie najbardziej lubią marchewki, jabłka, sianko to też trochę, ale nie za bardzo. I najlepsze dla koni, co lubią, kostkę cukru. I wiecie, trzeba się mocno trzymać takiego, tutaj widzicie, takie, no jak mam to powiedzieć, no takiego taką linkę. Lejce to są. Takie lejce. Trzeba mocno trzymać, bo jak konik zacznie biegać, to można tutaj z tyłka upaść, wypaść. Ja mam na imię Ala, zajmuję się kotkiem, pieskiem, no i różnymi zwierzątkami, więc pokażę wam teraz moje zwierzątka. To są moje zwierzątka. Kotek się nazywa Ala, znaczy tak jak ja, Ala, a piesek się nazywa Koko. Ja mam na imię Julka, zajmuję się modą, czasem też motorówkami, sprzedaję różne ubrania modne, buty modne, na przykład szpilki, baleriny, baletki, suknie takie jeansowe, wszystkie takie ładne. Ale nie wiem, znaczy wiem już, czym się zajmują, ale wszystkie takie ładne, że trudno się zdecydować. Jak myślicie, którą wybiorę? Wybrałem dziewczynę, co ćwiczy gimnastykę, akrobatykę na tym kole. Bo ma ładny charakter, miła jest, ładna, ma ładne włosy, blond włosy, jest zgrabna. Teraz pójdą oni na randkę do kina. Jak wam się podobały, to łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, piszcie w komentarzach, co wam się podobało. Pa, pa!